Światowe agencje informacyjne donoszą, że już w ten poniedziałek, tak, w ten poniedziałek w Niemczech odbędą się największe w historii NATO ćwiczenia sił powietrznych. Weźmie w nich udział przeszło 250 samolotów i 10 tysięcy osób. Czy to mamy traktować jako ruch, który ma nam zabezpieczyć spokój i pokój, czy też to są wprost przygotowania do wojny? W każdym bądź razie wiele osób w Niemczech jest tym bardzo zaniepokojonych i odbywają się tam demonstracje pokojowe. Ja tutaj podaję dane, informacje za Deutsche Welle, niemiecką agencją informacyjną, która publikuje w języku angielskim. I jeszcze małe postscriptum. Wydaje mi się, że społeczeństwo polskie zupełnie odsuwa myśl o wojnie. Tak, są ludzie, którzy obawiają się wojny. Chcieliby coś organizować, żeby Polska nie brała udziału w żadnej wojnie. Ale generalnie rzecz biorąc, jest to temat, który nie występuje i który nie jest obecny w myślach Polaków. Niedawno odbywały się demonstracje 4 czerwca i w ogóle temat wojny, czy możliwość wybuchu wojny nuklearnej kompletnie nie zaistniał, a przecież to jest kluczowy temat. Jest to temat znacznie ważniejszy niż relacje pomiędzy PO i PiS.